Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, ja zostałem zaskoczony, wszyscy zostaliśmy zaskoczeni. Jeśli oglądacie ten materiał, widzicie wideo, to też jesteście na pewno zaskoczeni, dlatego że ta rozmowa zawiera e, rekwizyt, to znaczy pojawiła się książka, którą Łukasz przyniósł. E, co to takiego? O, e, to jest książka Przyjaciele, e, Robina Dunbara. Okay. Tematem dzisiejszej rozmowy jest interdyscyplinarność i Interdyscyplinarność w nauce można rozumieć na dwa sposoby. Już się okazało, jak rozmawialiśmy sobie w kuluarach, że my je właśnie rozumiemy na te dwa różne sposoby, co sprawia, że ta rozmowa może być dość ciekawa. To znaczy, że trzeba będzie dużo wysiłku włożyć w to, żeby te wątki <śm> są pewnie łączyć, bo interdyscyplinarność, ja rozumiem, czy przygotowując się do tego tematu, rozumiałem jako Zagadnienie związane z nauczaniem, to znaczy wykładanie danego przedmiotu, danej tematyki, kiedy jest to wykładanie w sposób interdyscyplinarny, to jest takie nauczanie, które pokazuje. Różne wątki czy różne źródła jakiejś teorii czy tezy czy materiału, który tłumaczymy. Tak, znaczy pokazujemy złożoność świata, tłumacząc to, że nie składa się tylko z cyferek, tylko z liczb, czy tylko z przymiotników, czy jakiejkolwiek jednej wyjątkowej dziedziny, tylko że na, na przykład naszą historię składają się trendy kulturowe, socjologiczne czy Wiele bardzo różnych dziedzin, które po prostu składają się w jedno. Tak rozumiem interdyscyplinarność. Łukasz rozumie ją zupełnie inaczej i ponieważ z reguły występuje w roli eksperta, to prawdopodobnie znowu ma rację. Nie ehm. wiem, nie, nie myślę. Że... No, nie, no taka teza, z którą będzie mi po prostu łatwiej, tak? bo jeżeli się okaże, że masz rację, czy że jesteś bliżej prawdy, to po prostu nie będę miał tego ciężaru na sobie. Więc jak rozumiesz tę interdyscyplinarność? Ale ja myślę, że to nie musi być tak przeciwstawne. Nie? Mhm. To znaczy, na ile ja rozumiem, to się składa. Skupiłeś na tym, że na dyscyplinarnych e, studiach, mhm. w znaczeniu in, indywidualny tok nauczania się to czasami nazywa, mhm. albo międzywydziałowe studia, e, czy były, nie wiem, może są dalej, MISCH, nie Między, tak jest. międzywydziałowe studia humanistyczne, czy Coś co, specjalny status, który pozwala Ci studiować w różnych e, miejscach równocześnie. Tak jest, czyli takie programy, które właśnie wychodzą z tego założenia, o którym powiedziałem, i dlatego pozwalają studentom jakby dobierać sobie z różnych dziedzin, no właśnie przedmioty, po to, żeby ten obraz, który dostaną ci studenci na koniec, był właśnie interdyscyplinarny, tak? czyli pokazywał tę kompleksowość świata. Ty mówiłeś o interdyscyplinarności studiów, mhm. a ja interdyscyplinarność nauki zrozumiałem jako interdyscyplinarność tego procesu, który tworzy nową wiedzę, czyli interdyscyplinarność badań naukowych. Mm -hmm. I myślę, że te rzeczy są oczywiście powiązane i powiązane nie tylko nazwą, ale te, tym, że przyczyną popularności międzywydziałowych czy interdyscyplinarnych studiów jest to, że nauka staje się coraz bardziej międzydyscyplinarna. A dzieje się tak dlatego, że często do nowych odkryć dochodzi już nie w centrum danej. Dziedziny, mhm. tylko właśnie na jej styku z innymi. To są te najbardziej płodne obszary, gdzie spotyka się właśnie na przykład informatyka z lingwistyką nie? Z, i tworzymy syntezatory mowy, prawda? czyli potrzebujemy językoznawców, naukowców, filologów i informatyków. Nie? Mhm. Zupełnie tak, na, na pierwszy rzut oka, wydających się e, odrębnymi dziedzinami. W tym wypadku oni się, to, oni się schodzą ze sobą. E, e, Robin Dunbar, autor książki Przyjaciele, którą tutaj e, przyniosłem, mm -hmm. zresztą kilku innych też książek, e, on zaczynał jako badacz, jako biolog ewolucyjny, jako badacz, obserwator małp, makaków. E, okay. Potem e, wykorzystywał. W swoich badaniach, obserwując życie tych stworzeń, pewne procesy. Matematyczne, potem licząc statystyczne, w pewnym momencie, kiedy nie ma już środków, przynajmniej tak to opowiada, na badania w terenie, przerzucił się na ludzi. I w tej chwili właściwie prowadzi badania z granicy socjologii, antropologii z mocnym wykorzystaniem metod statystycznych. Połowę tutaj tworzą wiedzy, którą analizuje, tworzą fizycy no. i wysokiej klasy specjaliści od spraw analizy danych. No, on jest autorem takiego czegoś, co przyjęło się jako liczba danbara, czyli górna liczba przyjaciół, jakich każdy człowiek może mieć. I na podstawie badań. Doszedł do tej liczby z, na podstawie badań bardzo różnymi drogami, to znaczy to, to ciekawe, na przykład jako biolog ewolucyjny postawił hipotezę, że wielkość naszego mózgu decyduje o tym, ile mamy relacji, że no, mniej w proporcji do, do ciała, jeżeli jakieś stworzenie ma mniejszy mózg, to ma mniej relacji, okay. jeżeli ma większy, to, to nie tylko jest bystrzejszy, ale ma też więcej relacji społecznych. I, mm -hmm. No i to z jednej strony ewolucyjnie udowadnia i, i teoretycznie doszedł do tego, że no, skoro pewne stworzenia idąc od ptaków przez małpy, mają e, e, rosnące mózgi i rosnącą liczbę relacji, no to mózg człowieka powinien wychodzić około. właśnie mu wyszło około 150, nie? tak, z takiej ewolucyjnej metody. Potem zaczął to badać. Zupełnie z drugiego kąta, patrząc na statystykę i socjologiczne badania w społeczności ludzkich, mm -hmm. i wyszła mu podobna liczba. Nie? Potem, z, z, potem, wychodząc do tej liczby, zaczął sprawdzać, czy to prawda. Nie? I na różne sposoby, analizując na przykład połączenia telefoniczne, czy do kogo dzwonimy, e, jak się zachowuje nowoczesn, nowoczesny człowiek, e, e, wyszło mu, że 150 jest jakąś tam granicą. W, ci, to, to jest w ogóle dla mnie fascynujące e, odkrycie, nie? bo też e, ewolucyjną, że tyle wynosiły pierwotne gromady, kiedy żyliśmy jeszcze jako łowcy i poszukiwacze. E, wracając z tej długiej dygresji. Tak, to była daleka podróż. E, dalekiej podróży do, do interdyscyplinarności. E, no to czytając tą książkę, e, cały czas on przywołuje wyniki badań z zupełnie różnej dziedziny. Nie? Z e, dziedziny nauki. Nie? I jest e, twarzą tych badań, ale no, od razu widać, że to on spina i opisuje coś, co zrobiło wielu naukowców z bardzo wielu dziedzin. Mm -hmm. e, I żeby być kimś takim, kto jest w stanie posuwać naukę do przodu, trzeba być, i tu już dochodzimy do studentów, nie? E, trzeba być osobą, która widzi te styki, widzi te możliwości, widzi współzależności mm -hmm. e, świata. E, ja e, moje własne doświadczenie <laughs> pamiętam, kiedy nauczyciel fizyki w podstawówce w piątej, szóstej klasie, nie w szóstym za, Zapytał, e, a dlaczego oko e, inaczej widzi w świetle, inaczej w, e, w ciemności? Nie? Bo w, w, w w ciemności widzimy czarno-białe rzeczy, nie widzimy już tak bardzo kolorów. Nie? I on zadał takie pytanie, i nikt w klasie właściwie byliśmy w szoku. I nagle ja przyszłem olśnienie, bo są czopki i pręciki, ale przyszło o tym uczyli na biologii, a nie na fizyce. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. e, i, e, I to był taki pierwszy moment, kiedy nagle <grytania> zrozumiałem, że no, wiecie, nauka i wiedza jest jedna. Powiek mm -hmm. ją jakoś dla lepszego zrozumienia, uporządkowania podzielił na sektory, ale. To, co teraz jest wartościowego, to widzieć te połączenia, widzieć te współzależności, które pomiędzy tymi dziedzinami zachodzą. Mm -hmm. I to jest coś, co dają nam interdyscyplinarne studia. No właśnie, jak już jesteśmy na tym moim ogródku, czyli na studiach interdyscyplinarnych, ja chciałem Cię zaprosić do takiej dyskusji właśnie z tej mojej perspektywy, zastanawiam się, czy będziesz chciał, czy nie. Dlatego, że jakby zgadzając się na to, że taki trend widzimy, to znaczy widzimy fakt, czy nawet trudno go po prostu nie dostrzec. Trzeba by pewnie ignorować wiele dokonań nauki, że faktycznie to właśnie te, ta praca na styku prowadzi nas do różnych odkryć. No, mamy studia interdyscyplinarne, które właśnie wychodzą z takiego założenia. Ale stawiam taką tezę, że jednak ta interdyscyplinarność radzi sobie najlepiej, kiedy osoby po obu stronach, czyli współpracujące ze sobą na przykład zespoły badawcze, są jednak bardzo, bardzo mocno osadzone w jakichś swoich konkretnych dziedzinach. O co mi chodzi? Właśnie z perspektywy... Studiów, które już z założenia są interdyscyplinarne, to znaczy pozwalają Tobie wybrać, czy to nie jest trochę tak? Że wtedy uczysz się wszystkiego i niczego, i brakuje ci takiego fundamentu. Znaczy, z perspektywy osoby, która wybiera sobie drogę edukacyjną, mi się wydaje, że wybieranie sobie interdyscyplinarnej drogi jest ryzykowne, dlatego że nie dajesz sobie szansy na to, żeby gdzieś wyłapać tę esencje, no właśnie nie esencję, tylko gdzieś pogłębić gdzieś sobie wyrobić ten fundament, który potem możesz wymieniać ze specjalistą z innej branży, nazwijmy to edukacyjnej. Wiesz co, zgadzam się z tobą, nie? że to jest ryzykowne nie? i że e, no, nasz system edukacyjny jest pomyślany w ten sposób, że mamy edukację ogólną do poziomu szkoły średniej, są mhm. ogólnokształcące ma nam dać ogólne fundamenty, tak. a potem kształcimy się już na specjalistów. Nie? I, e, no i tu wydaje mi się, że są dwie drogi do sukcesu, znaczy albo być najwybitniejszym w swojej wąskiej niszy i być specjalistą, który po prostu... Jest osobą nie do pominięcia w danej dziedzinie, mhm. bo jestem tak wysoki klas specjalistą, że jeżeli nie wiem, zajmujesz się daną dziedziną e, optyki fizycznej, to, to właśnie z tą osobą musisz porozmawiać. A jeżeli e, w budową komórki albo nie wiem, w, pewnie w, w DNA mitochondrialnego w komórkach jakichś określonych organizmów, to już to wtedy idziesz do kogoś zupełnie innego. Mhm. No, a druga dziedzina to jest posiadanie możliwie szerokiej wiedzy e, i łączenie jej. Nie? I to jest e, tak, że e, no oczywiście, to spróbowałem tu zarysować dwie skrajności, nie? Tak. nikt do końca tak y, skrajnie nie funkcjonuje, nie? ale y, no jedna droga może Ci dać y, pracę bardzo wysokopłatnego specjalisty, mhm. ale jednak specjalisty. Nie? A jeżeli. Y, i to, I to może być bardzo satysfakcjonująca praca, także finansowo. I, I na pewno są osoby, które po prostu warto i będą spełnione, i dobrze, żeby poszły tą drogą. Mhm. Natomiast, jeżeli chcesz kierować zespołami, także naukowymi, to rozumienie to, jak one wchodzą w relacje między sobą, rozumienie różnych dziedzin nauki, jak najgłębiej się da. Ale przynajmniej na pewnym poziomie ogólności mm -hmm. będzie kluczowe i umiejętność łączenia i wybierania tego, co chce wiedzieć z danej dziedziny jest kluczowa. Myślę, że tego, że tego właśnie mogą nauczyć te studia, mm -hmm. bo bierzesz odpowiedzialność za siebie. Nikt nie układa twojego kurikulum. Tak, to jest bardzo ciekawa w ogóle sytuacja, prawda? To znaczy, jesteś faktycznie wyjątkowy pod tym kątem, że na fizyce czy na informatyce masz tak naprawdę jesteś zdany na uczelnię, na której jesteś, że ci poda po prostu to. Jak ta twoja podróż edukacyjna ma wyglądać? Ona na pewno się różni od tego, co ty zrobisz z tą propozycją. Masz te wykłady w poniedziałki o 8:10, czy tam będziesz, czy nie, to już tutaj jest twoja decyzja, prawda? Ale <grym> tak. jeżeli sam układasz sobie swoją ścieżkę edukacyjną, to to jest, powiedziałbym, fenomen. Więc faktycznie ta umiejętność sama w sobie jest pewnie cenna. Czy znaczy, to jest fenomen z punktu widzenia takiej edukacji klasycznej, mhm. czy to, jak ją ująć, jeszcze taki najpowszechniej spotykany, ale tak. Ja akurat mam bliskie kontakty ze szkołą w systemie Montessori. Mhm. Tam dzieci są tego uczone od początku. Nie? To znaczy, dostajesz minimalne kryteria, które dziecko ma opanować. Ono je dostaje, ty, czy ty jako uczestnik tej edukacji, mhm. i sam sobie planujesz pracę. Jak chcesz, pracujesz dwa tygodnie tylko nad matematyką i olewasz inne przedmioty. Znaczy, olewasz w tym sensie, że wrócisz do nich później. No tak, tak. I to akurat bardzo uczy samodzielności, więc tutaj mały disclaimer: jestem zwolennikiem Montessori i samodzielności od najwcześniejszych lat. No a pewne osoby trafiają dopiero na ten system w momencie, kiedy trafią na wyższe do, do, studia i próbują je robić w systemie międzywydziałowym. Mhm. Ja no, myślę, że to jest coś, co najlepiej przygotowuje do życia, bo potem, kiedy skończymy studia, to już naprawdę nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić i musimy te, te decyzje podejmować samodzielnie. Mhm. A to się zaczyna od celów, nie? To znaczy, gdzie chcę dojść, i potem odpowiednio do, do, dobieram narzędzia. Ja teraz wrócę bardzo, bardzo mocno i to zrobię specjalnie unik, bo wiem, że ze zwolennikiem szkolenia Montessori nie ma co rozmawiać o Montessori, bo bym już nigdy nie zadał żadnego pytania. <grym> <grym> Więc to... <grym> zmienię ten wątek i wrócę troszeczkę wcześniej. Do czegoś, co powiedziałeś, to znaczy. Jakby kluczem i w ogóle powodem, że rozmawiamy o interdyscyplinarności jest fakt, że są te dyscypliny, tak? Wewnątrz których sobie działamy, a te dyscypliny są przecież tworem sztucznym, to znaczy je deklaruje jakaś tam ustawa, je może sobie zadeklarować do pewnego stopnia przynajmniej, po prostu profesor decyduje, co jest jednym przedmiotem, co jest drugim i sobie to rozdzielamy, tak? Czyli dyscypliny, przedmioty, ale na ta wiedza jest jedna, tak? I zastanawiam się teraz, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, po co te dyscypliny Naukowe, to znaczy jaka jest, jak jest taka wymierna zaleta faktu, że one powstały? Nie, no jest ogromna zaleta. No ludzkość jednak doszła do tego, no no. gdzie jest dzięki temu, że te dyscypliny istniały, istnieją. A są to no kluczowe, są po prostu obszar zainteresowań. Jeżeli się specjalizujemy, możemy go pogłębić bardziej. A po drugie metoda badawcza, nie? to znaczy inną metodę badawczą prowadzą nauki przyrodnicze, inną humanistyczne. Mhm. Dalej, inne pytania badawcze stawiają sobie nauki, nie wiem, nauki o życiu, czy nauki geograficzne. I dzięki temu możemy dużo głębiej jako ludzkość poznać te obszary i że. Mamy inny zakres, inne metody badawcze, inny język, mhm. bo y, nikt chyba nie byłby w stanie opanować głęboko. Te, te czasy minęły gdzieś w renesansie, że jedna osoba mogła posiąść całość wiedzy dostępnej ludzkości. Teraz. Y, szczęście, nieszczęście, świat staje się coraz bardziej skomplikowany i jesteśmy skazani na specjalizację. Mhm. I no dzięki temu jednak jako organizm, czy jako współzależność, jako wspólnota ludzka, mhm. radzimy sobie dużo lepiej. Liczyłem, że to powiesz, to pytanie było oczywiście z gwiazdką, bo ta odpowiedź aż ciśniał się na usta, ale pojawiło się słowo klucz, to znaczy metoda naukowa, czy metodologia, która jest tym językiem nauki i właśnie ona sprawia, że ta interdyscyplinarność jest taka trudna, 真的。 prawda? No bo no to jest bardzo łatwe, jeżeli spojrzymy sobie z lotu ptaka, że no powiedzmy teraz historykowi, żeby brał też pod uwagę kwestie socjologiczne, tylko, że ten człowiek ma zupełnie inne narzędzia badawcze jako historyk niż socjolog, prawda? Po prostu inaczej patrzy na problemy, inaczej je dogląda, czy po prostu analizuje. Właśnie to jest ten klucz interdyscyplina interdyscyplinarności, że trzeba te dwa języki ze sobą gdzieś tam połączyć. I pewnie w tym bardzo mocno pomagają Wracając do mojego ogródka, studia interdyscyplinarne, bo od początku jesteś właśnie dwujęzyczny, tak jak dziecko, które wychowuje się w domu, gdzie mówi się po angielsku i po polsku, tak tutaj po prostu mamy kontakt z obiema tymi metodami naukowymi. Wydaje mi się, że to jest wewnątrz świata nauki wyjątkowa umiejętność. Po prostu nie mogę się bardziej nie zgodzić i zgodzić. <grym> moje merytoryczne sidła, tak? bo pytanie było bardzo ogólne, ale na podstawie tej metody doszliśmy. Właśnie tam, gdzie chciałem, bo oczywiście podział na dyscyplinę jest nam bardzo potrzebny i fakt, to znaczy ten anegdotyczny przykład o ludziach renesansu, no ja bym chciał takiego właśnie człowieka renesansu, jakiegoś Leonarda da Vinci zabrać na studia, prawda, on jest, zajmuje zacne miejsca w podręcznikach naszej podstawie programowej, ale wątpię, żeby sobie poradził na licencjatach czy magisterkach z dwóch jakichś dziedzin, w których figuruje jako wielki odkrywca, tak, no bo ta metoda naukowa była tak uboga, historycznie pracujemy nad nią tak naprawdę w XX, XXI wieku, znaczy to jest ten moment, w którym ta interdyscyplinarność robi się coraz bardziej wartościowa, ale jednocześnie metoda naukowa rozwija się bardzo bardzo dynamicznie. Hmm. I teraz nie zgodzisz nie, się pewnie. Znaczy prawda? myślę, że akurat zatrzymałem się na Leonardo Da Vinci, myślę, że poradziłby sobie świetnie wszędzie. I tak <laughs> był na tyle wybitnym umysłem, że w, wszędzie by sobie e, dał radę, mhm. bo zakładam, że wziąłbyś go od początku na tych studiach, nie? Czyli on okay. byś, Ale ty myślisz, że byłby magistrem prawa i, y, i miał dyplom medyczny, tak? Mógłby też być lekarzem naraz? A dalej są takie osoby, które to robią, więc myślę, że to jest Bardzo możliwe. pozdrawiamy wszystkich. Tak, są specjaliści od medycyny mhm. i od prawa, bo no to są. Czy też ci adwokaci, którzy bronią w sprawach medycznych, oni muszą te głęboko wejść w, sprawy, w kwestie e, medyczne. Mhm. Więc akurat znam jedną taką panią Mecenas, która się tymi kwestiami zajmuje i ona naprawdę dobrze te rzeczy rozumie. Ale znam też panią archeolog, e, która e, badając majów, na tyle zgłębiła medycynę i budowę ciała człowieka, żeby być w stanie dokładnie e, analizować to, co. W, no to, co wykopuje, czy to, co odkrywa. Także e, i jest wybitną badaczką kultury Azteków i Majów, a myślę, że to jest właśnie klucz też. Dalej widzimy interdyscyplinarność i zrozumienie dokładnie sąsiedniej, czy właśnie nawet nie sąsiedniej, nie? Innej, mhm. innej dziedziny. A, i, a, I co? I chyba się zgubiłem. Nie, po prostu odpowiedziałeś mi na pytanie, czy raczej E, obroniłeś tezę, którą starałem się obalić, e, mówiąc o tym, że Leonardo to jest jakiś fałszywy bożek, tak? I <grystanie> <grystanie> znaczy jego geniusz polega na tym, że on, on te, te rzeczy tworzył, a to jest jednak co innego stworzyć, jej wych odkrywać, niż <grystanie> poznawać język, który jednak już istnieje, nie? Bo teraz mówimy o studentach, którzy przychodzą i uczą się mówić językiem danej nauki, tak. e, no ale on już istnieje, on jest już opisany, on ma, mogą o tym rozmawiać z innymi. Nie? On był w pewien sposób e, odrębny i, y, i samodzielny. Ja muszę sobie zrobić taką notatkę, żeby przy tobie nie hiperbolizować, bo będę za to każdorazowo karany, bezlitośnie po prostu ekspert mnie tutaj, że tak powiem, ode wszystko co wyklarujesz perfekcyjnie, ale nie, no oczywiście bardzo ci za to dziękuję, bo faktycznie trochę przesadziłem. Dobrze. Nasze podcasty czy nasze rozmowy zawsze już po prostu zahaczają o biznes, i bez tego wydaje mi się, że rozmowa nie jest kompletna. Więc tutaj pytanie, czy ta interdyscyplinarność, którą widzimy w nauce, czy ten taki trend, on jest w jakiś sposób powiązany z tym, jak wygląda biznes? To znaczy, mi się wydaje tak całkowicie podchodząc do tego przy takiej, takiej generalnej zasadzie, że każda firma, zwłaszcza jakiś startup, który chce sobie poradzić w XXI wiecznym otoczeniu, musi podchodzić do problemu z każdej możliwej strony. To znaczy, obracać swój pomysł, produkt, usługę z każdej strony i to wymaga właśnie takiej interdyscyplinarności. No, tak, to z tym się zgadzam. Nie? Znaczy, że potrzebujesz mieć różne perspektywy, potrzebujesz mieć. Znać różne języki, żeby nawet jeżeli nie znasz danej dziedziny, to wiedzieć, jakiego specjalistę zatrudnić i jak z nim porozmawiać. To jest, to jest dylemat, z którym biznes się mierzy. Z którym ja, zarządzając, się mierzę, na przykład z tym, że no nie znam się na księgowości zbyt dobrze, ale muszę przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z księgową okay. i jakoś ocenić, która lepiej się zna na tym, kto tego potrzebuje. I nie jestem w stanie tej decyzji scedować na kogoś innego. I no, przed takimi dylematami staje biznes, nie? że potrzebuje się porozumieć z kompetencją, której, której nie ma i nie wie, jak to ocenić. Nie? I do tego na pewno studia interdyscyplinarne się przydają znaczy, i szeroka, szeroka, możliwie głęboka, ale z, zawsze to jest kosztem głębokości, nie? czyli szero, szerokość wiedzy. To jest ciekawe, że y, ten przykład Ciebie rozmawiającego z księgowym jest jeden do jeden do przełożenia właśnie na warunki... Projektu badawczego, który ma być projektem interdyscyplinarnym. To znaczy, jeśli projekt prowadzi, dajmy na to właśnie antropolog i on do swojego zespołu potrzebuje biologa, to nie ma zielonego pojęcia, co ta druga strona, jak on, jakimi narzędziami ona dysponuje. Czy, nie, czy ma tylko jakiś promil zrozumienia tego, czym dana mhm. osoba się zajmuje, na pewno w kwestii narzędzi, to znaczy ma tylko jakiś taki pogląd, ale jednak te osoby muszą ze sobą współpracować i to właśnie tam rodzi się ta prawdziwa nauka. E, więc bardzo się cieszę, że jakby odbiliśmy się od tego biznesu, po to, żeby wrócić i zobaczyć taki najbardziej bezpośredni przykład tej interdyscyplinarności, która gdzieś się wiąże z tym, o czym ja mówiłem, czyli studiach interdyscyplinarnych, ale też jest po prostu obrazem takiej nauki, dojrzałej interdyscyplinarnej nauki. Mm -hmm. Interdyscyplinarność, Łukaszu, czy wspieramy, polecamy, czy raczej negatywnie oceniamy? Wspieramy, polecamy. Myślę, że to jest coś, co bardziej przygotowuje do życia niż... Poświęcanie się często bardziej. Nie, ja nie chcę tutaj e, właśnie mówić, co jest lepsze, co gorsze, nie, ale no to jest z całą pewnością wartościowa ścieżka, nie? taka, która dobrze przygotuje do tego, co, co nas w życiu spotka. Tak naprawdę, jedyne ryzyko, które nam tutaj wyszło w trakcie rozmowy, to jest to, że możesz mieć, będąc interdyscyplinarnym naukowcem, możesz mieć. Kruche fundamenty, to znaczy możesz się nie wkopać w nic dostatecznie głęboko, ale jeśli nadrabiasz to po prostu rozumieniem zło złożoności problematyki badawczej, to prawdopodobnie sobie poradzisz. Szanowni Państwo, było nam szalenie miło. Dziękuję Ci, Łukaszu, za tę rozmowę. Dzięki, Szanowni.